Chcesz odmienić swoje zdjęcia? Chcesz, żeby Twój Instagram wyglądał profesjonalnie? Chcesz mieć wyjątkowe filtry, a nie takie jak każdy? Stworzyliśmy autorską kolekcję, tak abyś za pomocą jednego kliknięcia mógł sprawić, że Twoje zdjęcie nabierze nowych barw. Jedno kliknięcie odmieni Twoje zdjęcie. Wejdź na psychosklep.pl i sprawdź, który styl najbardziej do Ciebie pasuje. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Dzień dobry, kochani! Dzień dobry! Witajcie na naszym kanale, z tej strony Kamil oraz Aleksandrita oraz Laira. A dzisiaj będzie drugi i ostatni, baby haul. Ale zanim zaczniemy, pokażę Wam, że nie mam tego jednego paznokcia, ponieważ hybryda mi odpadła, więc już teraz nie muszę się ukrywać na nagraniu, że nie mam tego paznokcia. Dopiero jutro od tego momentu nagrania idę na manikur. To Twoje skarpeteczki, tutaj kochanie. Nogę ma. Tutaj ma. Tu nogę. Nie wiem, jak ona się... Wystaje, zobacz. Gdzie? Znaczy, w sensie, weź dotknij. No. Co to jest noga? Dobra, co my dzisiaj mamy? Baby haul. Dobra, zaczynaj, a ja idę sobie jakieś picie przyrządzę. Dobra. Więc mamy tak, różowy sweterek, widzę, że on jest ze smyka, jest to rozmiar 62, teraz w tym drugim baby haulu będzie więcej niż 62, no bo wiadomo, że 56 przydaje się na chwilę. Także jest sweterek, różowiutki, piękniutki, idziemy dalej. Czapeczka, w ogóle niektóre zestawy mamy kupione podwójnie, bo na przykład zapominaliśmy, że mieliśmy już kupione i szliśmy i kupowaliśmy. Ogólnie w smyku byliśmy jakieś, nie wiem, 20 razy podczas całej tak naprawdę ciąży. Ta czapeczka jest chyba również ze smyka, na 62 cm, więc pewnie do szpitala ją też zabiorę. Zobaczymy. To będzie w kolejnym odcinku, będzie pakowanie torby do szpitala. Okej, i do tego w komplecie są, słuchajcie, no właśnie mówię, zobaczcie. No dwa razy te same spodenki. Dwa razy te same spodenki kupiliśmy. Więc są spodenki, rozmiar 62. Jestem. Rozmiar i dobrze. 62. Zrobi kupę. To nie trzeba będzie prać, tylko się weźmie następne. I również do tego zestawu są takie body kopertowe tak zwane, czyli bardzo wygodnie zakładane. Body są również 62. Tak jest mi się. Okej, lecimy dalej. Kolejne body, które są na 50-56. To nie jest ten rozmiar, to nie jest ten rozmiar. No jak to jest? Moim zdaniem to jest kurde 62, nie 68. No zobacz, jakie wielkie. Nie mierzyłem, ale jest duże, ale bardzo duże. To jest pajacyk. No właśnie, jakiś taki duży. Nie wyobrażam sobie, że dziecko miałoby po urodzeniu po prostu to założyć w ogóle. Tak. To jest nierealne. I to jest chyba to samo, bo to było chyba w komplecie, ale z takimi fajnymi kuteczkami, zobaczki słodkie. No. Dobra, idziemy dalej. Kolejne to mamy... To jest śliczne, to mi się bardzo podoba. To jest 56 teoretycznie. A mówisz, z jakiej firmy to jest? Tak, to jest wszystko na razie było ze smyka. Wszystko A, jest dobra. Na razie ze smyka. Ale smyk to smyka, smyk ma firmy, więc jakiej firmy to jest? Cool Club, to zazwyczaj jest Cool Club w smyku. Tak. Cool Club albo ma... Disney, tam będzie też, był już Disney. No właśnie. To jest Disney. A widzisz, to nie jest Cool Club w takim razie, to jest Disney i tutaj jest jakiś kociak disneyowski pewnie. Pewnie z tego. Wiecie, napiszcie w komentarzu, disneyowski z jakiej kociak. On jest bajki. Ja kojarzę tego kota, ale nie wiem szczerze mówiąc, jaki on jest do końca bajki. No, kot disneyowski. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Kolejne Cool Club 56, rozmiar też ze smyka, z taką fajną strawberry, czyli truskawką. A tutaj były co? Co to było? Też są truskawki. Też truskawka. Bo to chyba od tego samego kompletu. To jest przepiękne. To jest przepiękne. 62 rozmiar. Oczywiście to jest pajacyk, bo ma takie nóżki. I on jest, słuchajcie, z Tiny Tati Teddy. Oh my god. Tiny Tati Teddy. Trzy razy T. Tiny również Tati ze Teddy. Smyka, z tego co pamiętam. I tak leży razem z nimi, tak wygląda podobnie, więc pewnie był w zestawie. Dobra. Sweterek. Sweterek na pewno też wzięłam 62, dlatego że no wiadomo, że rodzi się dzidzia 1 września, mam termin, także raczej sweterek będzie nosiła dopiero później, także na przykład w trzecim miesiącu czy coś jakoś będzie chłodniej. Jesteś? Tak, bo widzę to, co ja wybierałem po prostu i dlatego już się patrzę. A, już nie mam zaczekać. Tak. Sweterek jest przepiękny, co nie? Zobacz. Zati, co Ale ty jeszcze robisz? Nie było prane, to jeszcze może chodzić, jeszcze proszę, nie było prane. Proszę mi iść. Specjalnie po baby haulu będę prała już, zobacz. Prasowała to. Chodź, mamy, pokażesz swoje, chodź. My tutaj mamy dla Ciebie, o, to jest dla Ciebie, zobacz. A widać to w kamerze? Chyba tak, może, widać. Może mu się spodoba. Dobra, słuchajcie, nie podoba teraz się. Tak. Sati, to jest dla Ciebie tam, to jest, to wybrał Kamil, patrzcie, jakie ładne. Różyczki cudowne, takie tutaj
płatki, jakieś... Różyczki dla lajryczki. Różyczki, zobaczcie, to jest komplecik do tego. To jest super na głowę, mega. Tak, na głowę to się zakłada. Tutaj jest następne, ja nie wiem czym to się różni, ale też no, jest śliczne. No to jest body, no please, zobacz. To jest body z długim rękawem. To jest body. Chyba z długim, no z długim. To jest krótkie i zobacz, ma nogawki. Ważne, że jedno i drugie jest śliczne. I tutaj zobaczcie, taka sukieneczka. A zobacz, co ona ma tutaj na nogi, znaczy na wody to nie ma. Tatuś, zobacz, jak ci, zobacz, tata, jakie ona ci kupił. Ona już by to weszła, zobacz, jak patrząc na brzuch, to ona już może... I następne, które Kamil wybrał, czyli cudo. Cudo, zobaczcie. Zobaczcie, jakie cudo. Patrzcie, jakie tutaj ma takie falbaneczki. Body falbaneczkowe. Cudowne. A skąd to body jest? To jest body też ze Smyka. Nie, a poczekaj, nie. Tak. To jest ze Świata Dziecka. A, Świat Dziecka, i tak prawda. Tak samo te wszystkie trzy różyczkowe były to ze też Świata jest Świat Dziecka. Dziecka. Masz rację. Dobra. To jest kurteczka. Co to jest za kurteczka? Kurteczka jest Cool Club, ale mi się wydaje, że ją kupiliśmy w Świecie Dziecka też. Też mi tak się wydaje. Tak, że to było w tamtym Nie jestem miejscu. Pewien, ale tak mi się wydaje, że to też było w Świecie Dziecka. Taka wygląda trochę jak na chrzciny, ale ona nie jest na chrzciny. Ale teraz, o, teraz tutaj jest coś takiego, co jest na to chrzciny. To też wygląda na chrzciny, ale nie jest na chrzciny. Ale, no, znaczy, nie, my tego nie przeznaczymy na chrzciny, no tylko to jest mówię, po prostu takie na mówię. Jesień, żeby sobie nie miała... Sorry. Sati właśnie spadł z pudła. Znaczy chciał wskoczyć do pudła i nie prostu... wyglądało to zbyt dobrze. Może połóż mu to pudło. Tak, tak, tak. Dobra, prezentuj następne rzeczy. Dobrze. Kochani, kolejne rzeczy są takie. Mam wrażenie, że na poprzednim Baby Hall już były te śpiochy, w sensie te pajacyki, że jakby to też jest druga para, ale tym razem mamy, nie, 56, więc zobaczymy. Może się najwyżej powtórzą. To jest Cool Club, czyli też pewnie Smyk. Nie, tych chyba nie było. Może były body z tej samej serii na przykład. Być może. Kolejny pajacyk z tej serii, pewnie też 56, tak? Na pewno były w zestawie. Okej, okay, kolejne. To jest śliczne. Jakie to są kwiatki? A skąd ja mam wiedzieć? A ja nie wiem, co to są za kwiatki. Nie mam pojęcia, no po prostu kwiatki jakieś niebieskie i tyle. Po prostu, czy to nie jest żaden rodzaj. Takie coś, zobaczcie, jest bardzo wygodne do zakładania dziecku, dlatego też takich dużo mamy, żeby to całe rozpiąć i gdzie tam włożyć. Misio. To już było. Gdzie było? Tutaj było, je było. Misio, ja nie widziałem. Misio. I to też było. Misio. To też tak? było? Mamy dwie takie same czapki, wyobrażasz sobie, dwa takie same komplety, żeśmy kupili. Cholera. Ty, to też było. To też było, tak. Nie, to jest hit. Ale mamy tego, do... O! Simba. 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 To jest przepiękne. Ja zawsze, Nala. Jak widzę w sklepie, akurat to kupiłam bez Kamila, jak byłam z moją mamą na zakupach, ale wiedziałam, że Kamilowi się bardzo spodobał, bo Kamil Disney. Jest fanem Króla Lwa przede Oczywiście, wszystkim. Że tak. To ze Smyka. Ma... To nie ta bajka jest, to jest Mickey Mouse. A tu Sigüenia. Sigüenia. Nie, to oni na coś innego śpiewają. Sigüenia to jest po hiszpańsku. Nie, nie śpiewają, bo tam bociany lecą. Ale to nie jest, a to jest po hiszpańsku, a to nie jest hiszpańska bajka. A może to jest zapożyczenie z afrykańskiego, że Hiszpanie zapożyczyli z afrykańskiego Sigüenię do siebie. Może. Nieważne. Nie sądzę. Myszka Miki. Piękna. Mini. I też. Bardzo małe, fajne te body. O, to jest śliczne. To jest po prostu, patrz, jakie myszkowe. Cudowne. Śliczne. Mini, mini, mini. Mini, mini, mini. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. O, co mamy? To jest takie słodkie. 62, ale spore, spore. Z takim. Co to jest? Co to jest? No to nie jest żyrafa. To jest, proszę Państwa, lama. Nie, a to nie jest zebra jest jakaś taka? To jest zebro, żyrafo, koń taki? Nie wiem. To jest strasznie dziwne zwierzę. Ale bardzo ładne są. Takie bardzo, takie, bardzo. Jak u Andziak było, piękne, srebrne kropeczki. Ładne zwierzę. Dobre. Jedziemy dalej. Cool Club, dobra. O, to ty pokazuj, bo ty będziesz... Oczywiście. Kamil jest fanem sukienek. Oczywiście. Kto wybrał taką cudowną sukieneczkę dla dziecka. Curusi? Oczywiście, tatuś. Że to wybrał tatuś Kamil. Nie, Sati, nie można. Może, bo jeszcze nie było prane, niech sobie chodzi. Ale niech nie chodzi, po co ma dobra, chodzić? Niech następne się nie uczy. Rzeczy. To kupiliśmy dzisiaj w momencie, kiedy to nagrywamy, dosłownie 2 godziny wcześniej. I to już jest rozmiar, słuchajcie, 68, czyli już na później. Mamy taką z Disneya bluzeczkę, ona ma bardzo fajny materiał, jest z Reserved, tak? Dobrze mówię, z Reserved kupiliśmy? Tak. Disneyowska, proszę zostawić mój sok. I ja kupiłam to dlatego, ponieważ ja mam bluzę dokładnie taką też, swoją drogą z działu dziecięcego dla siebie, taką dużą. I będę bardzo pasowała wtedy do Lajry. Ty pokazuj to. A, no oczywiście, że tak. Kolejnym, ja jestem, znaczy kolejnym filmem, którego jestem fanem, jest oczywiście Dumbo. Więc dzisiaj musieliśmy to wziąć, Dumbo. Tą koszuleczkę, również 68. Również Reserved, również Disneyowskie, czy tam sygnowane
logiem Disneya. To też kupione ostatnio, no to jest takie, wiecie, typowo letnie, już Wam pokazuję, typowo letnie, bo ma takie słodkie ramionczka, jest mega maleńkie, więc nie wiem, czy jak założę, to kiedy my to założymy, chyba pierwszego dnia, nie wiem, po prostu no jest tak malutkie, ale super, super. Rozmiar, słuchajcie, to z 56 HM, a mówiłaś HM. Chyba, tak? Chyba nie. Jedziemy dalej, co my tam dobra, mamy? Dobra, z takich cieplejszych rzeczy mamy kurtałkę, też kupiona właśnie była dzisiaj, w Reserved 68. Taka kurtałka oczywiście jest rozpinana, bardzo fajna kurtałka. Okej. I to kupiłam z moją mamą, proszę prezentuj. No oczywiście, królle. To już na zimę, bo to kupiłam jest tak z moją mamą, żeby po prostu Kamil był zadowolony. Nie ukrywajmy, znaczy ja nie wiem, ale tak, zobaczcie. Tak, właśnie mówię, że wszystkie jakby z wami kupiłam. Uszka, to jest takie kurde słodziarskie. No. No jakieś Disneya, gdzie to kupiłaś? Ze Smyka to jest. To jest ze Smyka. No i co? Fajne, bo to są takie nóżki, takie lwie i ten ogon jest tu mega. Ogon jest super. No, taki. Więc jak jej założymy, to będzie fajnie. I to jest w ogóle takie przyjemne, takie, no, takie mięciusie. Dobra, i słuchajcie, dobra, oczywiście dobra. Mamy też sporo skarpeteczek. No to sporo, to w sumie nie, no nie wiem, czy to jest sporo. Mamy tak, bielutkie skarpeteczki, chyba mamy nawet 3 pary bielutkich skarpetek. Tak wyglądają. Do tego oczywiście jeszcze zostaje jedna para takich jasnych różowych, jedna para ciemnych różowych skarpetek. Tu jeszcze znowu białe, ale to są takie beżowo-białe. I takie skarpetko-butki, takie wiecie, znowu takie chrzciny time, ale nie na chrzciny. Chrzciny time. No w sensie, no kurde, tak. Wyglądają jak na chrzciny. Trochę tak, trochę ale tak. Nie będą na chrzciny. Dobrze. I co jeszcze? Świniaki. Ja nie wiem w ogóle, czy jak jest noworodek, to czy od razu mu się zakłada śliniak, jak się go karmi, czy to będzie w jakimś czasie. A na co czekać? No nie wiem. Może w sumie to czytać, wiesz, bo nie wiem. No ale wiesz, zawsze się odbija dziecku i tak dalej, to może... To po to masz te pieluchy takie, kładziesz do ręku i tak w sumie racja, w sumie racja. Podczas jedzenia, żeby się jak się ulewa, rozumiesz, żeby nie na nie na poczytamy czyta. Jeszcze o mamy tym. Taki, który jakby jest do takiego mycia, on jest taki... Z czego on jest? Nie do wiem. Mycia? No w sensie, że... No zobacz, jaki on aha, jest. Aha, że szortki taki. Tak. Takie jakieś takie frote. Z firmy Carpo Babies, to taka popularna firma dość. Tak. I do tego mamy jeszcze, może... słuchajcie... Ja nie wiem, jak to jest, że mamy znowu to samo, w sensie nie, może chyba dali nam to jakoś dodatek, jak kupowaliśmy w 50-15, jakieś tam zakupy robiliśmy, no bo kupiłam dwa razy takie same, w sensie dlaczego kupiłam, zobaczcie. Dlaczego tak, wcześniej tak tyle kupiłaś dwa? Takich samych? Ale to kupowałam jednego dnia przez stronę internetową, więc to już jak to, dwie sztuki wzięłam? A to już wzięłam? Jest dziwne, to no, ale pewnie szkodzi, tak zrobiłaś. Bo i tak świniaki się przydadzą, będzie się zmieniało cały czas, więc tutaj są, słuchajcie, z oktopusem, czyli z ośmiornicą, 5, 10, 15 i tutaj takie bialutkie z takimi muszelkami. Dobrze. I co? To wszystko. Jak to wszystko? Widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie to pakowanie torby do szpitala. Będzie to całkiem niedługo ten odcinek, ponieważ już czas na pakowanie torby zdecydowanie, bo poród może rozpocząć się w każdej chwili. Pakuj torbę. A mi się wydaje, że urodzę, słuchajcie, wcześniej niż 1 września, więc... Nie, to nie tobie się wydaje, tylko mi. Mi też się tak wydaje. Nie, bo ja ci zasugerowałem i dlatego no, tak mi się myślisz. Tak wydaje, tak. Nie, po prostu ja ci zasugerowałem i dlatego tak jest. A teraz kochani, kończymy. Kamil idzie na drzemkę, bo on dzisiaj musi się jeszcze przespać. To jest i tak cud, że słuchajcie, ja dotrwałem do końca tego. Po prostu ja spałem dzisiaj tylko 4 godziny, bo poszliśmy bardzo późno spać, a ja wcześniej wstaję. No i tak się złożyło. Pamiętajcie, subik zostawcie, oczywiście wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam się bardzo dużo rzeczy dzieje. Tam po prostu mamy codzienne relacje, więc możecie nas obserwować. To oczywiście wbijajcie też na nasz sklep psychosklep.pl, macie w opisie link do naszego sklepu, tam są cudowne filtry, filtry do zdjęć, który pomaga Wam się wybić na TikToku, także kto nie widział, kto nie czytał, wbija do sklepu. Buziaki!